Dobrze, jesteśmy już tutaj na żywo, jesteśmy w Tycznie, gdzie jest z nami Adrian Michałek, szef sztabu tutejszego WOŚP-u. Dzisiaj rozpoczyna się tak zwany objazdowy finał WOŚP po gminie Tyczyn i bardzo cię proszę, żebyś nam opowiedział, co teraz będzie się działo. Już za chwilkę nastąpi przywitanie oficjalne, rozdamy sobie identyfikatory, okleimy nasze wystawowe samochody wielkimi sercami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ruszymy na pierwszy przystanek, czyli do Chmielnika, na wielki parking naprzeciwko stadionu sportowego. Tam będzie nasz pierwszy parking, tam przywita nasz OSP z Chmielnika, OSP z Woli Rafałowskiej, gdzie będzie pokaz sprzętu strażackiego, będzie już pierwszy konkurs motoryzacyjny, będzie oczywiście wystawa naszych pięknych samochodów, będzie loteriada, ciepły posiłek. No i przede wszystkim zbieranie datków na cele 32 finału WOŚP. Byśmy mogli teraz przejść, żebyś pokazał, co tutaj stoi. No to cóż, zacznijmy może od tego naszego wielkiego potwora, jak ja to nazywam, czyli przepiękny autobus z Krainy Uśmiechu, niepublicznej szkoły Krainy Uśmiechu, która nam użyczyła ten autobus na objazd, aby nas uatrakcyjniał cały ten przejazd. No i tak naprawdę naszym największym tradycyjnym już wystawcą to są maluszki, czyli Fiaty 126P, które nam towarzyszą. Głównie jest to ekipa z Team Manasterz, 126P Team Manasterz. Oni z nami już są co roku, przy każdej okazji są naszym partnerem przy wydarzeniu. Zawsze możemy się z nimi dogadać, zawsze nas zaskakują z roku na rok i to oni przygotowują między innymi te konkursy motoryzacyjne, na które dzisiaj zapraszamy, bo są ciekawe nagrody do wygrania. Mamy nadzieję, że jeszcze jakieś samochody się dołączą. To jest na razie tylko taki przystanek zbiórkowy, że tak ujmę. Mam nadzieję, że ekipa będzie się powiększać wraz z kolejnym przystankiem. Dobrze, czyli samochody są oklejane w tym momencie, jeszcze ktoś dołączy i będziecie jechać, tak jak nam wczoraj mówiłeś. Następny przystanek będzie gdzie? W Chmielniku, a następnie w Chyżne. Dobrze. Później Błażowa i na końcu Siedliska. No i później wracamy do Tyczyna i później przechodzimy oficjalnie z przystanku z Tyczyna do hali sportowej, gdzie odbędzie się główna impreza 32 finału WOŚP. Jakbyś nam jeszcze raz przypomniał, jakie tam będą atrakcje? O, tam atrakcji będzie wiele. Strefa dziecka, gdzie będą dmuchańce, malowanie twarzy, no wszystkie takie, że tak powiem, atrakcje dla naszych najmłodszych uczestników. Następnie na środku samej hali będzie strefa show, czyli występujących. Tam mamy bardzo ciekawe występy zaplanowane. Główna gwiazda dzisiejszego wieczoru to Grzegorz Halama. I trzecia strefa, strefa stoisk edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, gdzie będziecie mogli skorzystać za dowolną wpłatę do puszki z szerokiego zakresu usług. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Zabieram mikrofon i jeszcze sobie popatrzymy na te samochody. Ja jeszcze tylko dodam, że jest to słodka taksówka z nami, Kamila Winiarskiego, która również jest na licytacji, to znaczy na licytacji nie jest taksówka, tylko jest przejazd tą taksówką godzinny na licytacji na Allegro, także tam szukajcie i znajdziecie. Jak widzicie, zjeżdżają się samochody, samochody zabytkowe pod dawny sąd grodzki w Tyczynie i stąd ruszy cała kawalkada samochodów. One będą jeździć po całej gminie Tyczyn. Wcześniej było to podane z przed dawnego sądu grodzkiego. Łukasz Kotulak, Halo Rzeszów. Miłego dnia wszystkim życzę.